Ramasere, Alara Mahashakaramahal, Alara Ramashakaramai, Ishakaramasakaramai, Alara the Kamashakaramai. Hallelujah, hallelujah, przyjacielu. Wołam do Twojej głębi, z mojej głębi do Twojej. Przypomnij sobie, jak jeszcze nie było Cię na ziemi, że widziałeś Jezusa, że widziałeś tam Jezusa. Przypomnij sobie swojego Zbawiciela. Przypomnij sobie, szedłeś tutaj na ziemię i wszystko runęło, ponieważ Twój duch stał się martwy, stał się egoistyczny. Jesteś istotą wieczną i potrzebujesz połączyć się z Bogiem. Potrzebujesz połączyć się z Jezusem Chrystusem, z tym, z którym byłeś połączony przed założeniem świata. Potrzebujesz mocy w swoim życiu. Potrzebujesz żyć na wieki. Potrzebujesz żyć z Bogiem. Potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz życia w pełni, w obfitości. Potrzebujesz tego. Przyjacielu, wejrzyj dzisiaj w swoją głębię. Zobacz, jakie masz marzenia i pragnienia. Zobacz, co tam jest. Zobacz, że tam jest potęga. Tam jest potęga. Tę potęgę włożył w Ciebie Bóg. Bóg włożył w Ciebie pragnienie potęgi, ale nie jesteś w stanie tego zrealizować bez Niego. Nie jesteś w stanie wykrzesać ze swojego egoistycznego ducha czegoś potężnego, bo on się trzęsie o własny tyłek. On Cię ściąga w dół. To jest Twoja niemoc. A Ty jesteś powołany do życia w mocy Boga żywego. Jesteś powołany przed założeniem świata. Dlatego tutaj Jezus przyszedł w ciele, żebyś Ty mógł w swoim ciele przyjąć Jego ducha, Jego moc. Jego moc to jest moc zmartwychwstania. To jest moc, która wywiodła Jezusa z martwych. Jesteś powołany do życia wielkiego, nie jakiegoś przeżycia z dnia na dzień. Jesteś powołany do wielkości, do tego, żeby być obrazem Boga na ziemi, żeby być życiem, żeby nieść tutaj życie, żeby nieść życie. Przypomnij to sobie, przypomnij to sobie. Ja dzisiaj wołam z głębi mego serca, gdzie mieszka Jezus Chrystus, bo 20 lat temu oddałam Mu swoje życie. Prowadziłam mizerne życie, przykryte tonami masek. Te maski mówiły na zewnątrz, że mi się powodzi, ale w środku była pustka i zgnilizna. I z tej beznadziei wyrwał mnie Zbawiciel. Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zbłądzili, wszyscy mamy uszkodzony rdzeń, czyli ducha. Każdy, kto się nie pojedna z Bogiem, chodzi tutaj na tej ziemi jak inwalida, w 1/3 niesprawny. Masz uszkodzonego ducha, ale nie musisz tak mieć. Nie musisz tak mieć. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chwała to godność. Chwała to jest coś potężnego. Jeśli lubisz oglądać filmy typu Gladiator, pomyśl sobie, jakby tak można było żyć. W pogardzie dla śmierci. Ratować innych. Ja miałam to w sercu od początku. Ja miałam coś takiego w sercu. I wejrzyj dzisiaj w swoje serce. Tylko ja o własnych siłach nie byłam w stanie tak żyć. A dzisiaj głoszę Ci prawdziwą Ewangelię. Ratuję Ci dzisiaj życie. Rzucam Ci dzisiaj koło ratunkowe. To jest Jezus Chrystus. Potężny Bóg, który może Cię podnieść ponad ten świat, ponad śmierć, bo On zwyciężył śmierć. On nie tylko umarł za Ciebie na krzyżu i poniósł tam Twój błąd, czyli grzech, ale On powstał z martwych. Powstał z martwych, żeby Cię pociągnąć ponad tę ziemię, ponad ten cały chłam, ponad diabła, z którym dzisiaj chodzisz za rękę, nawet nie wiedząc, bo nie widzisz duchowego świata. Nie widzisz duchowej rzeczywistości, ale ja Ci dzisiaj mówię prawdę. Jezus Chrystus to jest ten, który Cię zbawił. I teraz Twoja jest decyzja. Decyzja jest Twoja.
Ewangelia należy do Ciebie, bo Bóg nie chce niewolników. Bóg dał Ci wolną wolę. Położył wszystko na szale. Położył całe swoje życie. I mówi, możesz wziąć. Możesz wziąć. Weź dzisiaj. Weź dzisiaj, wezwij Jezusa Chrystusa nad swoim życiem. A będziesz żył. Narodzisz się na nowo. Twoje życie zyska jakość. Stajesz się pełen chwały. Dzisiaj jesteś po prostu wydmuszką. Jesteś jak wydmuszka. Jesteś jak zgniłe jajo. Wiecie, z czego się składa jajko? Ze skorupki, która jest jak ciało, jest bardzo krucha. Z białka, które możesz porównać do duszy, czyli psychiki. I z żółtka, w którym powinno być życie. Tam powinno powstać życie. Ale człowiek odłączony od Boga jest jak zbóg. Jest jak zbóg. Ale jeśli zawołasz do tego Boga, jeśli oddasz Mu swoje życie, jeśli powiesz, Jezus, ja chcę Ciebie poznać, to tam w środku pojawi się życie. Dopiero wtedy. Dzisiaj nie jesteś żywy. Zawołaj do Jezusa. Amen.